Dziś wieczorem, jak zawsze, 20.15, ja chciałem powiedzieć, witamy Was ze słonecznego Luksemburga. Tak. Oraz deszczowej Polski, bo dzisiaj między pokoleniami tak naprawdę puszczamy. I jak zawsze puszczamy także transmisję na Facebooku. Dajcie znać, czy nas widać, czy nas słychać. Tak, dobry wieczór, tu jest okienko czatu. Ktoś pisze już, widzę. Zobaczymy, dobry wieczór. I się okaże, widać i słychać, dobrze. Widać i słychać. Tylko jedną rzecz zrobię. Zamykam. Ja też, żebym się nie słyszał, to sobie wyciszyłem Facebooka, bo słuchajcie, nadajemy nie tylko na ClickMeetingu, ale na Facebooku. Ja odpowiem standardowo na dwa pytania, które padają dość często, czyli będzie nagranie, to po pierwsze, i drugie będzie certyfikat. Musicie jednak z nami wytrzymać do końca. Dzisiaj jest specjalny odcinek, bo koniec trzeciego sezonu, już mogę chyba tak jak w serialu sezonami nagrywać, bo nie, ponieważ mentorowe inspiracje, które jako host prowadzę i zapraszam różnych ekspertów, tak naprawdę są z nami od 3 lat. I tu pytanie do Sabiny, słuchajcie, my tego nie zgadnialiśmy, możesz być na mnie zła. Jak myślisz, ile odcinków mamy na koncie? Odcinków wy? Tak. Nie wiem, dużo. 32. Nie sprawdziłam tego. No troszeczkę więcej, słuchajcie, to ja się pochwalę trochę. Ja się trochę pochwalę, bo już prawie 100 jest, tak więc, ale nie przestajemy w tym roku, także słuchajcie, zagościmy u Was troszeczkę wakacje, ale będzie zupełnie inaczej, ponieważ jakby taką merytoryczne odcinki związane ze szkołą kończymy tym właśnie odcinkiem, takim Sabiny, która jest takim pomostem między szkołą a wakacjami, więc będzie dzisiaj też dużo troszeczkę o wakacjach mówione, a wakacje będziemy spotykać i będziemy, ja tak zapowiem, zapraszać Was na takie luźne gadki, które będziemy organizować tak raz w miesiącu z różnymi gościami naszymi i będziemy rozmawiać między innymi o naszych pasjach, o tym, co porabiamy, czy odpoczywamy w ogóle od tego komputera, ponieważ ten rok był naprawdę dość inny. Nawet dzisiaj pisząc protokół mojej klasy klasyfikacyjnej, on brzmiał zupełnie inaczej niż co roku, bo tak co roku to jest kopiuj, wklej, tu zmieniasz, tam dodajesz, odejmujesz, a ten rzeczywiście napisałem od początku do końca, ponieważ tak naprawdę szczególnie drugi semestr bardzo różnił się od tego, co było. Ale nie przedłużając, słuchajcie, to o tym będzie później. Najpierw zaczniemy od przedstawienia naszego wyjątkowego gościa. Dlaczego powiedziałem, że witamy Was z Luksemburga? Ponieważ Sabinka jest właśnie w Luksemburgu. Gdzie? No i to już oddaję głos, ponieważ Sabina powie Wam, co tam robi. Tak, ja za chwilkę jeszcze, z racji, że moje zainteresowania i praca są w dużej części skupione na stronie wizualnej, czyli na zdjęciach i filmach, to pokażę też kawałeczek Luksemburga. Natomiast jestem w Luksemburgu od 2 lat, pracuję tutaj w szkole europejskiej, czyli takiej szkole, do której trafiają dzieci urzędników pracujących dla Unii Europejskiej. I to jest taka dosyć duża szkoła, ponieważ w całości składa się z 3 części, czyli przedszkola, podstawówki i szkoły średniej i mieści w sobie, tak chodzi do niej, około 5000 uczniów z terenu Luksemburga, Niemiec, Francji i Belgii, ponieważ rodzice też pracują w Luksemburgu, ale czasem mieszkają w tych państwach takich sąsiednich. Między innymi dlatego, że Luksemburg to właściwie Wielkie Księstwo Luksemburga, jak za chwilę będę mówiła, to bardzo malutki kraj, tak? Ma kilkadziesiąt kilometrów w jedną i w drugą stronę, 120 razy mniejszy od Polski, jak opowiadam dzieciakom, więc to takie miejsce, gdzie dużo krajów się troszeczkę tak miesza ze sobą i mieszają się przede wszystkim mieszkańcy Luksemburga, ponieważ w dużej części są przyjezdni, tak jak ja. Przyjechałam do pracy, pracuję z polskimi dziećmi w polskiej sekcji, uczę po polsku, I chyba tyle. W klasach 1-5. Ach, jeszcze ważna rzecz, ponieważ w Luksemburgu podstawówka trwa 5 klas. To znaczy, że jeden nauczyciel, tak jak u nas ma nauczanie wczesnoszkolne przez 3 lata, tak tutaj przez 5 lat jest co roku jeden nauczyciel, natomiast często się zmienia, czyli w pierwszej jeden, w drugiej jeden, trzeciej, czwartej i piątej. Zawsze jeden nauczyciel, aż do 5 klasy, dopiero w 6, czyli szkole średniej, są nauczyciele przedmiotowi.
i ja jestem w trzeciej klasie obecnie, ale w tym roku też wracam do Polski. I właśnie tutaj mój dom wygląda jak wygląda, właśnie zauważyłam trochę bałaganu za sobą, nie zwróciłam na to uwagi, ponieważ już jestem w pudłach spakowana, w środę rano przyjeżdża firma przeprowadzkowa i zabiera moje rzeczy do Polski. Także 2 lata na obczyźnie. I w tym Luksemburgu 2 lata spędziłaś. Tak. Tak o tym rozmawialiśmy. Na pewno się zastanawiacie, czy te szkoły, tak naprawdę taka szkoła w Luksemburgu bardzo różni się od naszej szkoły. Ja wiem, bo to mi Sabina zdradzała, że to jest naprawdę duża szkoła. I oprócz tego, co Sabina wam powiedziała, to oni mają kilka fajnych zwyczajów, o które chciałbym cię zapytać teraz. Takie codzienne, rozumiem, zwyczaje. Na pewno mamy takie zwyczaje, że zwyczaje można tak. Lekcje są zorganizowane troszkę inaczej niż w Polsce. 3 dni to są takie dni krótkie, gdzie dzieciaki przychodzą do szkoły. Codziennie przychodzą na 8:30 i 3 razy mają lekcje do 13:00, ale w blokach 2-godzinnych z przerwą na świeżym powietrzu na przykład. Zawsze codziennie jest wyjście na świeże powietrze i o ile dzisiaj mam wielkie szczęście, ponieważ świeci słońce od paru dni i zapowiadają ogromne upały, tak na co dzień w Luksemburgu jest tak jak teraz w Polsce, to znaczy, że leje. Codziennie pada właściwie, nie przez cały dzień, ale codziennie i pomimo tego dzieci zawsze wychodzą na dwór i to takie najważniejsze rzeczy, a nauczanie odbywa się może tak troszkę bardziej blokowo, tak naprawdę są 4 główne przedmioty, właściwie to 5 powiedzmy, jest język ojczysty, matematyka, połączona z fizyką i tak dalej później troszeczkę, w młodszych klasach po prostu matematyka, jest do tego sztuka ogólnie szeroko pojęta i jest język drugi i taka przyroda bardzo duża gdzieś w tym wszystkim, także troszkę inaczej, nie ma jakoś tak dużo przedmiotów podzielonych, a nauczyciele też mają różne dobre zwyczaje i ja z tej okazji mogę, tak, na początek tak, chciałabym, tak. Ponieważ ja umówiłam się ze Sylwkiem, przepraszam, w ogóle Sławek mi dzisiaj od rana jest w głowie jakieś to imię, chociaż nie wiem, czy znam w ogóle jakiegoś Sławka. Umówiłam się z Sylwkiem na to spotkanie z wami już dawno temu, a zapomniałam zajrzeć do kalendarza. W Luksemburgu jutro jest dzień wolny, największe święto narodowe tego kraju. Tutaj na czele kraju stoi Wielki Książę Luksemburga, który jutro świętuje swoje urodziny. No to jest taka data umowna przyjęta 23 czerwca co roku. Są urodziny Wielkiego Księcia. I gdybyśmy dzisiaj byli w pracy w szkole, gdyby nie koronawirus, to dzisiaj po mojej pracy zapewne wszyscy nauczyciele w szkole wznieśliby zdrowie Wielkiego Księcia. I ja zachęcam teraz wszystkich wodą, ja oczywiście mam wodę, prawda? Wodą lub innymi rzeczami, które macie, zachęcam do wzniesienia toastu za zdrowie Wielkiego Księcia z terenu Luksemburga, ponieważ to jest naprawdę największe święto tutaj i jutro wszyscy mamy wolne. Ja też mam wodę, chciałem powiedzieć. To słuchajcie, teraz przerwa techniczna, minutka na to, żeby polecieć po wodę lub co kto wie, bo pamiętajcie, ja kiedyś o tym mówiłem, te nasze szkolenia to są takie specjalne szkolenia, gdzie naprawdę możemy pić co chcemy. Tego na normalnym szkoleniu nie można robić, więc fajnie zasiąść na webinariach. Pijemy zdrowie księcia. Wielkiego księcia Henryka, który tutaj ze swoją małżonką panują i wszyscy ich bardzo kochają od wielu lat, a naprawdę słuchajcie, to zdrowie wielkiego księcia, no myślę, że dzisiaj już wszyscy tutaj od przez cały dzień jakby wznoszą toasty za jego zdrowie. No to jest taka rzecz, która tutaj się dzieje. Co więcej, Luksemburg, taka informacja dla dorosłych, może nie dla dzieci, jest krainą wina. W Luksemburgu jest drugie najwyższe spożycie wina w Europie, przypadające na mieszkańca i produkuje ogromne ilości wspaniałego wina. Jeśli ktoś będzie kiedyś tutaj, podobne jest to do win reńskich, takich z Mozela, Ren tutaj są razem, bardzo dobre, warto zahaczyć o te tereny, także przygraniczne, niemieckie albo francuskie. To tak a propos zwiedzania przez dorosłych. Z ciekawostek na temat tego terenu. Ja sądzę, że to taka przyjemna Monika tak. Wznosi. Zdrowie Wielkiego Księcia, kochani, tak, naprawdę warto, bo Wielki Książę tutaj dobrze się ludziom żyje. Tak. Poziom życia tak. Jest wysoki. A ja kraj tylko dodam, będziemy zmieszać ku tych wycieczkom i tak dalej, że to w sumie takie przyjemne wycieczki do winnicy. No w Polsce troszeczkę nie do pomyślenia taka wycieczka do winnicy, a w Luksemburgu
A tak, już wiem, o czym teraz, tak, przypomniałam się, bo rozmawialiśmy rzeczywiście. Słuchajcie, miałam w tym roku zaplanowaną wycieczkę szkolną. W trakcie, to jest, jednak to jest zupełnie inna kultura. Poza tym, że jakby na terenie szkoły po lekcjach odbywają się takie spotkania nauczycieli, czasem w czasie których rzeczywiście jest to wino czy szampan, nazywany tutaj kremą, ale w ogóle na przykład wycieczka odbywa się, jest 5-dniowa wycieczka i jednego dnia idzie się do winnicy, gdzie dzieci uczą się o hodowli winorośli, kosztują co prawda oni soku, ale nauczyciele dostają zawsze kieliszek wina do spróbowania. Tak samo przy obiadach, na przykład byliśmy na zielonej szkole takiej, też jest, można dostać wino do obiadu we Francji na przykład, bo to wszystko jedno obok drugiego. I oni tutaj wychodzą z takiego samego założenia, tak samo było na Cyprze, na którym byłam, też rozmawiałam z panią, ona mówi, o super, jest w takim Muzeum Wina, tylko nie jak przyjeżdżają wycieczki szkolne. I ja wtedy, jak to wycieczki szkolne? Tak samo ludzi tutaj pytałam, ale jak jedziemy na wycieczkę i do winnicy z dziećmi, znaczy my dorośli? Nie no, z dziećmi. No i oni mówią, no tak, przecież tutaj wino, hodowla winorośli, tak, produkcja wina jest jedną z takich tradycji narodowych i dzieci muszą wiedzieć od małego, że to jest ważny element gospodarki. I one nie, oczywiście nikt nie proponuje im tam picia niczego, to jest zupełnie w innym celu robione. To jest po to, żeby one miały świadomość, że to jest jeden z elementów, który jest bardzo ważny dla rozwoju gospodarczego, tak? Ponieważ oni tutaj jakby z tego żyją. Ich rodziny z tego żyją, wielu znajomych tym się zajmuje właśnie. I podchodzą do tego zupełnie inaczej, dosyć luźno w takim naszym, prawda, polskim, można by powiedzieć, rozumieniu, ale tak, tak jest. Także trochę inne, rzeczywiście trochę inny kraj, jak się tutaj jest ze zwyczajami. Ja dodam, może nie podróżuję tyle co Sabina, bo naprawdę Sabina potrafi zjeździć sporo krajów, natomiast ja pamiętam do dzisiaj jedną z moich wycieczek, to było po drodze także odwiedzenie Muzeum Whisky, dokładnie Muzeum Jamesona. I to jest, słuchajcie, na przykład prywatnie jedno z ciekawszych muzeów, które odwiedziłem i zapamiętałem. Aneta zaprasza do winic w okolicy Sandomierza. Ja tak chyba więc... tam będę w tym roku. Taki mam będzie z tego materiał. Aneta, ale ja przepraszam, ja tutaj z tobą porozmawiam teraz, ponieważ teoretycznie moja rodzina pochodzi z Sandomierza. Ja tam pamiętam tylko, tak, moja chrzestna mieszka w samym Sandomierzu, natomiast rodzina mieszka pod Sandomierzem, 13 kilometrów. Ja tam winic nie widziałem. Pamiętam sami. To jest jeden z głównych regionów obecnie w Polsce, jak najbardziej. Drugi Zielona Góra, z tego co wiem. No i jeszcze trochę tam na Mazurach robią. Ja tam tylko pamiętam sady i stąd się wzięło to słynne jabłuszko sandomierskie, ale winic to szczerze, chyba muszę tam przejechać i popatrzeć, bo coś się pozmieniało tak naprawdę. Tam takie ładne wzgórza są, akurat się nadają do hodowli. Na tym. Dobra, słuchajcie, to tak o tych podróżach. Sabina prowadzi kanał na YouTubie, gdzie możecie pooglądać ją, ale jakby ja już nie będę wchodził jej w słowo i mnie już to dość dużo było, zostawiam was w rękach Sabinki, która opowie wam tak naprawdę, co to za kanał, dlaczego w ogóle go prowadzi i jak wy z tego możecie skorzystać i do czego będziemy was zachęcać później pod koniec tego webinaru. Natomiast ja dodam tylko szybciutko, że to jest świetny przykład. Sabina jest świetnym przykładem tego, jak można przekształcić swoją pasję na grunty szkolne i wykorzystać swoje hobby do prowadzenia ciekawych lekcji. Sabinka, oddaję głos. Dziękuję bardzo. Dobrze. To słuchajcie, ja tutaj tak, teraz spróbuję odpalić prezentację, bo ja mam, już jestem mała, prezentacja tutaj jest, ta prezentacja to tak naprawdę będą zdjęcia i pomysły, ponieważ chciałabym zachęcić wszystkich do tego, żeby w tym roku w swoje wakacje wzięli ze sobą telefony i nagrali może coś dla swoich uczniów i chciałam pokazać, ja prowadzę kanał oczywiście i będę pokazywać, więc ja to robię, już teraz montuję te filmy, uczę się, natomiast zaczynałam jakieś 7 lat temu od tego, że po prostu nagrywałam proste filmiki dla dzieci w czasie moich wyjazdów, które później im pokazywałam na lekcjach. I za chwilkę pokażę też jeden z takich pierwszych filmów, który nagrywałam i będę pokazywała też różne inne rzeczy. Wszystko tak naprawdę, chciałam zacząć od tego kolażu, tak naprawdę zdjęć, zaczęło się 11 lat temu prawie, a nie, przepraszam, w 2011 roku, 9 lat temu, kiedy pojechałam do Hiszpanii, też na 2 lata, rzuciłam pracę jako nauczycielka i postanowiłam, że będę trochę tak podróżować. Przez pół roku rzeczywiście podróżowałam
po Hiszpanii, a potem się tam osiedliłam na rok i popracowałam w Madrycie, a chciałam pokazać Państwu te zdjęcia po to, żeby zrobiło nam się miło na początek. Wiem, że teraz pada w Polsce, więc myślę, że może jest to przyjemny widok i już nam się zamarzą wakacje. I jakby po pierwsze wiadomo, że można robić zdjęcia i to jest świetny materiał, natomiast w prosty sposób też warto czasem kręcić nawet najprostsze filmy, żeby je później dzieciakom pokazać. Ponieważ kiedy byłam na przykład w Hiszpanii, żałuję do tej pory, że nie robiłam filmów, że to był czas, to było te 9 lat temu, to był czas, kiedy ja robiłam głównie zdjęcia. I na przykład spotykałam tam w czasie różnych fiest, czyli świąt miast lub regionów, spotykałam tam ogromną ilość na przykład takich kobiet, jak tutaj widać w tradycyjnych strojach do flamenco, albo też po prostu tradycyjnych strojach regionalnych. Tak samo jak widziałam wspaniałą przyrodę, z której mam tylko zdjęcia. Żałuję, że nie mam filmów, bo myślę, że mogłabym ja po pierwsze ja wykorzystać w trakcie lekcji, a po drugie może gdzieś tam wrzucić je do jakiegoś filmu mojego. Natomiast na pewno przydałyby mi się w czasie lekcji, bo te rzeczy, które spotykamy w trakcie podróży i widzimy, na 100% przydadzą się Państwu gdzieś w trakcie lekcji różnorodnych, co też za chwilę postaram się pokazać. I tutaj na przykład jest takie zdjęcie, do tego też gdzieś tam mam film, to jest mój najnowszy film o bezpieczeństwie w górach, który można zobaczyć na kanale Nauka w Plecaku, gdzieś tam później damy link, odnośnik. To jest takie zdjęcie, które przydało mi się chociażby do tego, żeby pokazać dzieciom, w jaki sposób prezentowane są odległości, prawda, które trzeba przejść w górach i że to wszystko trzeba brać pod uwagę, doliczyć, że to są średnie czasy. I nawet takie najprostsze zdjęcie znaku, okazuje się, że przy takim temacie jak bezpieczne wakacje, tak, i albo planowanie czegoś matematyczne, może się nam przydać. A jeśli do tego mamy film z pięknymi widokami, ponieważ to jest widok z przeciwnej, tam tak naprawdę nie widać na tym zdjęciu, ale tam w kawałeczek po prawej stronie jest szczyt Mont Blanc, czyli najwyższy szczyt, to jeden z dwóch najwyższych szczytów europejskich. I kiedy mamy taki film, który nagrywamy po prostu nawet zwyczajnie trzymając w ten sposób telefon, żeby on nam się tam nie ruszał, to macie Państwo świetny materiał i do geografii, i do bezpieczeństwa właśnie, czyli lekcji wychowawczych. Macie do tego gdzieś może matematykę, bo można zacząć obliczenia wykonywać na podstawie jednego prostego filmu, a ja jestem przekonana naprawdę, że dzieci widząc Państwa materiał nawet minutowy czy 30-sekundowy chętniej przystąpią do pracy niż oczywiście jakby filmy, które są w internecie jak najbardziej. Natomiast jeśli zobaczą nawet taki krótki wstęp swojego nauczyciela, to z moich doświadczeń wieloletnich, mówię od 7 lat, korzystam z własnych filmów na lekcjach, inaczej zupełnie się pracuje. I teraz tak, tutaj to jest moje domowe studio. Jeśli ktoś będzie chciał kiedyś już bardziej się zajmować kręceniem filmów albo po prostu potrafi sam kręcić filmy takie proste, a chciałby robić coś więcej, to potrzebny jest taki green screen, czyli zielony materiał, dzięki czemu kiedy ja nagrywam swoją postać i mam z tyłu zielony materiał, mogę potem łatwo w programie wyciąć swoją postać i nałożyć siebie na co chcę, na przykład na wulkan. Ale to też tak jak mówię, to już są takie rzeczy. Zobaczcie Państwo, to też nie jest nic profesjonalnego. My mamy tutaj takie dwa ekrany odbijające światło, żeby było jaśniej troszkę. Aparat na statywie. Statywy się przydają. Jeśli macie Państwo nawet najprostszy statyw do komórki, to warto tą komórkę postawić bez ruchu, tak? I wtedy ten film jest dużo lepszy, bo kiedy idziemy, to w ogóle nie ma co nagrywać, bo potem nie da się tego oglądać. Więc albo bez ruchu trzymamy i się przekręcamy na przykład całym ciałem, albo trzymamy na statywie i on wtedy też ustawiamy telefon. Także to taka porada praktyczna. I to, co ja tutaj mam, to też nie jest nic takiego profesjonalnego, tak? Jeszcze rok temu tego nie było, natomiast teraz, skoro już zaczynam jakoś robić te filmy, to przydają się takie drobne rzeczy, które kupujemy. Tak wygląda moje stanowisko pracy, na przykład kiedy przygotowywałam się do lekcji online, które prowadziłam z dzieciakami i korzystam zarówno ze swoich zdjęć, filmów, widzicie Państwo, i też materiałów, książek, więc to wszystko staram się łączyć. Jeśli byłam na przykład w Maroku, to przyda mi się to do lekcji o Afryce chociażby, ale o tym jeszcze za chwilkę.
I moje życie obecnie, jeśli ktoś się zdecyduje na to, żeby kręcić filmy, a potem je montować, moje życie w dużej mierze opiera się, nakręcenie filmu to jest jedno, a więcej czasu zajmuje to, co teraz Państwo widzicie, ponieważ to jest program, w którym trzeba wszystko zmontować. I to zajmuje dużo więcej czasu mi na razie niż samo nagranie filmu. A to po to, żeby też stworzyć takie filmy, z których Wy Państwo będziecie mogli korzystać na swoich lekcjach albo po prostu w domu z dzieciakami. I teraz, i tutaj właśnie miałam wielkie księstwo dla tych, którzy nie wiedzą, gdzie jest Luksemburg, to ta strzałeczka go wskazuje i pomimo, że mówimy Luksemburg, zaraz przejdziemy do tych filmów całych, to chciałam jeszcze Państwu powiedzieć, że tak naprawdę ten kraj nazywa się Wielkie Księstwo Luksemburga. I mamy tutaj jego flagę, podobną do francuskiej, tylko w drugą stronę i troszkę inny niebieski tu jest. Malutki kraj, ale bardzo bogaty i rzeczywiście bardzo dobrze zarządzany. Przynajmniej rzadko tutaj spotykam osoby, które są niezadowolone z życia. Bardzo piękny zresztą, prawie cały kraj, to tak jak tutaj Państwo widzicie na zdjęciu, to tego typu budynki w małych miasteczkach, w dużych, 650 tysięcy oficjalnych mieszkańców, także to nie jest dużo i cały prawie kraj rzeczywiście to są takie budynki, niewielkie budynki, nie ma za bardzo wieżowców, są teraz nowe osiedla, ale one zwykle też są takie niskie, budowane jako niskie budynki i ten krajobraz jest bardzo ciekawy. Za chwilkę jeszcze pokażę jeden film, który będzie kawałek Luksemburga, ale póki co tu jeszcze jedno zdjęcie, właśnie już przechodząc do tego, że kiedy mieszkam teraz w takim Luksemburgu i widzę przepiękne kamienice, które mogę nagrać, to może mi to później posłużyć do tego, żeby z dziećmi zrobić zajęcia z takiej geometrii, tak naprawdę można powiedzieć, budowanie kamienic jako budowanie brył, to jest akurat lekcja, która była z pierwszakami, przy okazji być może plany miasta samodzielnie wymyślane albo na podstawie jakiegoś składania w ogóle tych kamienic. No to była długa droga u pierwszaków, natomiast fantastyczne zajęcia, których też jest mało tak naprawdę w szkole, przynajmniej w klasach 1-3, a jeśli będziecie Państwo w jakimś kraju, w którym są tak piękne budynki, tak? Wiele europejskich krajów i wiele europejskich miast ma przepiękne kamienice, także w Polsce ogromna ilość pięknych kamienic w Poznaniu, we Wrocławiu, w Warszawie zresztą też. I one są też takie bardzo ładne, kolorowe, można potem poprosić dzieci, żeby inspirowały się takim filmem, który my sobie nagrywamy i nie wymyślały zupełnie swojej kamienicy, tylko na przykład przyjrzały się jednej z tych, które widzieliśmy tam na filmie i zrobiły swoją. Także tutaj już takie pierwsze, taką mam trochę formułę dzisiaj, że będę Państwu pokazywała miejsca, w których byłam, za chwilę krótkie fragmenty filmów, a potem co można z tym zrobić na lekcji. Jeśli będą się pojawiać jakieś pytania, to ja albo poproszę Sylwka, żeby mi przekazywał, albo tutaj proszę pisać na czacie. Natomiast nie ma filmu z Luksemburga, ponieważ chciałam zaprosić niedługo, w pierwszej połowie lipca, na mój kanał Nauka w plecaku, gdzie będzie film o Luksemburgu, ale jeszcze go nie ma. Tymczasem tutaj jeszcze Państwo widzicie to, o czym mówiliśmy, moją szkołę w Luksemburgu, tę ogromną szkołę, jedna dwunasta szkoły. Bardzo duża szkoła podstawowa, w podstawówce samej na te 5 roczników jest 1500 dzieciaków, 1500 dzieci, więc duża szkoła i tutaj Państwo widzicie mnie na dole też a propos tego Luksemburga w kamizelce takiej odblaskowej, ponieważ kiedy wychodzi się na przerwę raz na jakiś czas pilnować dzieciaków, to trzeba mieć taką kamizelkę, którą się nosi. I teraz będziemy przechodzić powoli do filmów, które chciałam Państwu pokazać, które mam tutaj przygotowane. Tak wygląda też moje miejsce pracy, kiedy prowadzę, może dzisiaj nie, bo jestem w troszkę innym miejscu, ale mniej więcej tak wygląda to, kiedy prowadzę jakieś zajęcia z dziećmi, czyli tak naprawdę dobry mikrofon. Bo też jeśli Państwo będziecie nagrywali dźwięk, to jest ważne, że albo nagrywamy dobry dźwięk, albo go w ogóle nie nagrywamy. Dzisiaj w telefonach macie też bardzo fajne edytory, to znaczy, że jeżeli na początku nasz film nie jest do końca w telefonie nagrany, jest nieudany, to można uciąć początek i koniec, skrócić i dodać od razu na przykład muzykę. I nie potrzeba do tego żadnych profesjonalnego sprzętu ani programów innych, więc też zachęcam, żeby z tego korzystać i coś przywieźć z tych wakacji. I teraz tak, pierwsza rzecz, jaką ja pokazywałam moim uczniom, to jest
proszę Państwa, takie wspomnienie z sprzed 6 lat chyba, z Indonezji. Tutaj widzicie Państwo nasionka mimozy wstydliwe. Mimoza wstydliwa to jest taki, to jest chwast tak naprawdę, który jednak w Polsce jest bardzo ciekawy, kiedy się go hoduje, on w naturalnej postaci nie występuje w naturalnym środowisku, natomiast kiedy się dotknie liści tej rośliny, to one się składają. I my sobie taką mimozę z tych nasion wyhodowaliśmy, one rzeczywiście urosły, bardzo duże dzieciaki je miały przez dłuższy czas, niektóre do metra wysokości dotarły i ja kiedy byłam w Indonezji, to zobaczyłam taką mimozę na ulicy po prostu, przy chodniku. I to był chyba jeden z pierwszych filmów, jaki wysłałam moim uczniom i teraz chciałam go Państwu pokazać, żebyście mogli zobaczyć, że to wcale nie jest, mam nadzieję, że to jest dobry link, tak, że to wcale nie był jakiś nie wiadomo jaki film, natomiast oni byli, ja go wysłałam jeszcze w trakcie pobytu tam, bo to było w czasie ferii, i oni byli naprawdę zachwyceni tym, że zobaczyli taki film i zobaczyli tę roślinę, którą oni mają w swoich doniczkach, zobaczyli w środowisku takim w naturze. I chciałam Państwu pokazać, jak wyglądał taki zwykły, najzwyklejszy film, który ja na ulicy stojąc nagrałam i potem dołożyłam do niego tylko muzykę w edytorze, zresztą jakimś, nie pamiętam, czy to była Viva Video. I to jeszcze zanim w ogóle kanał i takie poważniejsze zajmowanie się. Zobaczmy, teraz nie będę nic mówić. Proszę popatrzeć, że to był naprawdę taki najzwyklejszy filmik. Dobrze, udało się. Mam nadzieję, że widzicie to Państwo, że to było naprawdę nic, że to nie było ani specjalnego studia, przygotowań, po prostu szliśmy ulicą i ta roślina tam była i nagraliśmy w związku z tym. Ja właściwie nagrałam, wziąłam telefon i nagrałam film. Tutaj też to, co teraz widzę, to, że można było trochę dłużej poczekać, kiedy byłam dalej, tak, żeby dobrze zobaczyć, także też przy filmach nie ma się co spieszyć, trzeba to robić powoli. Ale z tego filmu korzystałam wielokrotnie, nie tylko w tej jednej klasie, ale też potem, kiedy hodowaliśmy też zresztą z tych nasionek, zazwyczaj można kupić je bez problemu w internecie za parę groszy. Kiedy hodowaliśmy sobie takie mimozy, ja za każdym razem pokazywałam, że ja naprawdę spotkałam taką roślinę, tak? I to już było dla dzieci taką zachętą do tego, żeby czegoś się o niej dowiedzieć, tak? Później czytaliśmy encyklopedię, szukaliśmy informacji, natomiast bardzo to było przez nich zawsze miło przyjmowane, że ja naprawdę spotkałam taką roślinę, że to nie jest tak, że pani wymyśliła coś, a wcale nie wie, że to na przykład jest na świecie rzeczywiście. I teraz tak, zachęcam Państwa, tutaj właśnie teraz dotrzemy troszkę do tego mojego kanału, zachęcam do tego, żeby później do niego zajrzeć, tam zajrzeć sobie na przykład do zapowiedzi, w niej jest parę fragmentów, które już znajdziecie, filmów, które już są na kanale, natomiast też jest tam trochę rzeczy w tej zapowiedzi, nie będziemy jej teraz włączać, ale jest tam trochę rzeczy, które dopiero się pojawią tak naprawdę. Może znajdziecie tam jakieś pytanie albo miejsce, które będziecie na przykład chcieli ze swoją klasą odwiedzić, wtedy też zachęcam, żeby korzystać z tego, co ja zrobiłam, ale to zupełnie nie wyklucza tego, żeby nagrywać swoje rzeczy. Dlatego, że te filmy, które ja tutaj tworzę, to są króciutkie, 6, 10, 12-minutowe materiały, natomiast jeśli Państwo macie jeszcze na przykład 30-sekundowy z podobnego miejsca, to dla dzieci naprawdę jestem w 100% przekonana, że to jest bardzo dobry, jakby taka zachęta do nauki. I tam między innymi jest taki fragment, gdzie ja stoję pod zamkiem. Mam nadzieję, że ten odcinek niedługo powstanie, bo on jest chyba jednym z takich długo już we fragmentach nagrywanych. Czy na zamku mieszka król? Taki jest tytuł wstępny. I można tutaj zrobić takie zamki, które akurat to, co widzicie Państwo na to już takie inspiracje na przyszły rok. To, co widzicie, to są takie zamki otwierane tak naprawdę teczki, w których później znalazły się opowiadania. Tak, dawno, dawno temu na zamku czy w pobliżu zamku coś się wydarzyło i tutaj po pierwsze ja pokazywałam dzieciom fragmenty filmów o zamkach, które widziałam, one opowiadały swoje rzeczy, też przynosiły filmy,
lub wspomnienia i później robiliśmy takie zamki z wyobraźni już troszkę bardziej przeniesione i pisały do tego opowiadania, więc myślę, że to spokojnie przez naprawdę wiele lat tych klas i nie tylko młodszych, ale zdecydowanie starszych można taki pomysł wykorzystać, a jestem przekonana, że wiele osób trafi gdzieś w trakcie swoich wakacyjnych podróży na jakiś zamek. Naprawdę nie jest to nic trudnego, może na pałac, aby zastanowić się, jaka jest między nimi różnica i czy jest. A teraz chciałam Państwu pokazać kawałeczek filmu, który został nagrany w Tajlandii i tylko widzę, że mi się włącza w całości, a ja potrzebuję, żeby on był tutaj dopiero od pewnej mniej więcej od tego momentu i mam nadzieję, że się pojawi. Zapraszam na fragmencik krótki filmu i za chwilę pokażę, co ja z tym robiłam w swojej klasie. Pora karmienia. Czy wiecie, że słoń zjada dziennie nawet 300 kg pokarmu? Może dlatego nikt nie trzyma go w domu? Jego głównym pożywieniem są liście, łodygi i młode drzewa. Od gości dostaje czasem smakołyki, kulki zrobione z ryżu, mąki i wody oraz banany i arbuzy. I już. To będą takie krótkie filmy. Jeśli ktoś chciałby zobaczyć więcej, to ja oczywiście zapraszam, żeby wybierać się tam na kanał. Natomiast proszę Państwa, to co robiliśmy ze słoniami, to też jest zdjęcie słonia moje, też co więcej. Ono może nie jest najpiękniejsze, tutaj zresztą jest wycięte tak, jak zostało wycięte przez dziecko, nawet czarno-biało wydrukowane. Dzieciaki robiły słonie w ich naturalnym środowisku, ponieważ ten film i w ogóle ta moja wizyta skupiała się na tym, że to schronisko służy do ratowania słonic, które służyły do występów albo do wożenia turystów w Tajlandii i to nie jest dobry zwyczaj i też na tym dosyć dużo się skupialiśmy. I ta podróż akurat dosyć daleka do Tajlandii, natomiast rzeczywiście film, który Państwo tutaj widzieliście, to też jest tak, że ja w trakcie, wtedy jeszcze nie nagrywałam tego, bo to było dosyć dawno, ja tego nie nagrywałam z taką myślą o tym filmie, o kanale, więc na dobrą sprawę to też można zrobić w komórce nawet, można nagrać taki film i dograć do niego głos, albo po prostu włączyć dzieciom taki film i opowiadać na lekcji. I myślę, że dużo więcej zapamiętają i wyniosą z tego, tak, chociażby przy takiej ochronie i dbaniu trochę o te zwierzęta, przy takim temacie, kiedy to Państwo będzie pokazywać swój materiał i im opowiadać w trakcie, tak, niż to, że włączymy jakiś materiał znaleziony na przykład na YouTubie, co też jak najbardziej, ja też robię regularnie, natomiast to jest takie dodatkowe wzmocnienie, że jest zrobione to przez nas. I tutaj też przy tej okazji, z racji, że ja całkiem sporo dowiedziałam się tam o słoniach, też robiliśmy zadania matematyczne. Na przykład właśnie ile kilogramów pożywienia zjada rodzina słoni, ile potrzeba na tydzień tego pożywienia. Jeżeli tam też była waga słonia, później ile waży słoń, to ile dzieci trzeba by ustawić na wadze, żeby przeważyły słonia. I to było piękne na tych lekcjach, że te dzieciaki uczyły się naprawdę matematyki w oparciu o takie rzeczy, które się wydarzyły naprawdę gdzieś w trakcie moich podróży, więc to było dla nich nawet takie teoretyczne zadania matematyczne, jak to postawienie nas na wadze ilości dzieci. Wiadomo, że nie będziemy tego robić w życiu. Było dla nich świetną zabawą i rzeczywiście to robili bez myślenia o tym, że to jest jakieś trudne zadanie albo że trzeba dużo liczyć. Druga rzecz, którą chciałam Państwu pokazać. By się pokazywał. Słucham? Ja tylko wtrącę, nie będę się już pokazywał. Słuchajcie, jeżeli jesteśmy przy słoniach, to zapraszam Was na grupę Zainspirowani. Ja tam wstawiałem w zeszłym tygodniu filmik, jak słonie grają w koszykówkę z ludźmi, co jest nieprawdopodobne, bo tak zastanawiam się o tym, jak może wyglądać zdalny WF i przywołałaś te słonie, więc zapraszam, jak ktoś jest ciekawy, jak wygląda koszykówka w wykonaniu człowieka i słonia, zapraszam na grupę, znajdziecie tam filmik właśnie o WF-ie, w tym tygodniu był wstawiony, dość łatwo go odnaleźć. Gdzie słonie grają w koszykówkę? Widziałeś słonia grającego w koszykówkę? Nie widziałam, a mam nadzieję, że przynajmniej one szczęśliwe były, bo żeby to nie było, wiesz, bo ja właśnie w tym filmie się skupiałam na tym, że ludzie często wykorzystują te biedne zwierzęta i mam nadzieję, że te słonie tam... Znaczy, no,
Wyglądały na szczęśliwe, aczkolwiek nie jestem ekspertem, więc Sabinka, ty też zajrzyj i później nam powiesz, czy te słonie wyglądały na szczęśliwe, czy nie. Zobaczę pewnie. I właśnie tak jak mówię, że łącząc takie różne filmy, tak, jeden jakiś tam swój, drugi z internetu, śmieszny, inny poważny, wszystko to nam daje naprawdę super możliwość do tego, żeby zaproponować dzieciakom świetną lekcję. I teraz druga rzecz, to jest wyprawa trochę bliższa, ponieważ inspiracją do tej lekcji, która tutaj jest, była wyprawa do Maroka. Maroko to chyba też jeden z moich ulubionych krajów po Tajlandii, dlatego może tak zawsze gdzieś tam pojawia się. I to, co widzicie Państwo, to jest praca, którą wykonywaliśmy, taka praca plastyczno-matematyczna zresztą też, ponieważ związana była z cieniem. Jaki jest efekt tej pracy, za chwilę pokażę, będzie dalej na zdjęciach. Natomiast dzieciaki tutaj mają wyciętego wielbłąda i odrysowują drugiego identycznego wielbłąda. Właśnie tak na oknie, bo najłatwiej było w ten sposób, bo to były z takiego cienkiego papieru wycinane wielbłądy. I chciałam znowu pokazać króciutki fragment lekcji o Maroku tym razem. I jeszcze raz muszę tutaj, włączam. Gdzie 17, o, dobrze, tak mniej więcej ustawiam, ponieważ nie mogę go włączyć, ponieważ, dlaczego nie mogę go włączyć? Co to? Odtwarzania. To nie pokażę Państwu. To jest tak, że niektóre filmy, jeżeli rzeczywiście właściciel wyłączy możliwość jakby szerowania tych filmów na zewnętrzne strony czy serwery, trzeba by było przejść na... To nie będę teraz tego robić, to muszę to sprawdzić, bo to jest mój własny film i dziwię się, że jest niedostępny. W każdym razie, to można zajrzeć do lekcji o Maroku, gdzie jest połączenie lektury, czyli czytania książki w dniu książki. Tak naprawdę tam są jeszcze biblioteki, co to jest biblioteka, co to jest księgarnia. Między innymi to Maroko, to jest teraz tutaj będzie efekt tych zajęć. To były takie zajęcia tak naprawdę o zwierzętach, o wielbłądach i o Maroku po moim powrocie. Zadaniem dzieciaków było tutaj zrobienie takiego wielbłąda z jego cieniem. I wcale to nie było takie proste, bo ten cień się pojawiał czasem nie w tą stronę, co trzeba, i troszkę się trzeba było nad tym zastanowić. Zresztą to są jeszcze małe dzieci, ale można na podstawie takiego naprawdę prostego też filmu czy zdjęcia poprowadzić ciekawe zajęcia łączące w sobie sztukę i matematykę chociażby. Plus to oczywiście, ja chciałam Państwa zapytać, tutaj nie mam co pytać, bo jest pokazane, chciałam tylko powiedzieć, że tak naprawdę w naturalnym środowisku, jeśli ktoś tego nie wiedział, to wielbłądy jednogarbne występują w Afryce, z założenia nie występują wielbłądy dwugarbne, chyba że zostały przywiezione tam przez kogoś, więc to też jest ciekawe, mam nadzieję, że ktoś zapamięta, że jeżeli zobaczycie wielbłąda jednogarbnego, to prawdopodobnie jest to Afryka. Jeśli będzie miał dwa garby, to prawdopodobnie, jeśli to jest naturalne środowisko, to będzie to Azja zazwyczaj. I to też są takie rzeczy, które gdzieś w trakcie tych podróży się pojawiają, zostają mi w głowie i myślę, że chociażby dlatego warto sobie jeździć i nagrywać te filmy po to, żeby pokazać dzieciakom, tak jak dziś miałam, pamiętam film tych wielbłądów z tak naprawdę z autokaru nawet, czy z okna autokaru zrobione, i to też było wystarczające na ten moment, bo one mogły zobaczyć, że naprawdę te wielbłądy idą przez ulicę, przechodzą dalej na pastwisko na drugą stronę i sobie żyją, tak jak u nas chodzą krowy czy konie po pastwiskach, to tam tak chodzą wielbłądy, więc to było bardzo ciekawe. Teraz zdjęcie, które myślę, że każdy z Państwa rozpoznaje, cóż to może być za doświadczenie. To jest doświadczenie z odparowywaniem wody, czyli z takim, która była wymieszana z solą na początku, tak? U maluchów to tak naprawdę jest sprawa taka dosyć prosta, natomiast u starszych uczniów też można wykonywać takie eksperymenty, ponieważ tam są roztwory nasycone, nienasycone, wtedy parowanie, osadzanie się, zależność temperatury, tak? Można porównywać, kiedy szybciej, kiedy wolniej. Z maluchami zresztą wiele rzeczy też, natomiast tak naprawdę ten eksperyment był też inspirowany wiele lat temu i z każdą klasą później też jedną z moich wypraw do takiej tak naprawdę do Salin. I teraz mam nadzieję, że będę mogła pokazać Państwu kawałeczek filmu, który też, sprawdzam tylko, która minuta, 2:57, żeby nie było tutaj całości. I to jest wyprawa do Portugalii, gdzie
O, może tutaj. Gdzie byliśmy? W Salinach. Byłyśmy właściwie z moją siostrą. W miejscu, które jest też taką portugalską Wenecją nazywane. I widziałyśmy tam saliny. I teraz chciałam puścić kawałeczek tego filmu. Zamiast kanałów odwiedzimy dzisiaj saliny. Każdy rodzaj soli powstaje lub też powstawał miliony lat temu w morzach i oceanach. Sól morska, o której dzisiaj mówimy, to taka, którą otrzymuje się poprzez odparowywanie wody z basenów wypełnionych słoną wodą. Miejsce. A i tutaj jeszcze gdzie tak? Gdzie to się dzieje? To właśnie saliny. I to jest właśnie to, o czym ja przed chwilą mówiłam, że tak naprawdę możecie Państwo, będąc w jakimś ciekawym miejscu, trzymać przed sobą telefon, możliwie jakby bez ruchu, żeby on tam się bardzo nie trząsł, i nawet jeżeli nie wieje bardzo wiatr, można przygotować sobie jakąś krótką wypowiedź i powiedzieć ją w tle. Tak? To znaczy, że nie wszystko musi być nagrywane tak, że widać nas i coś mówimy, czyli na przykład w ogóle będąc tam, ja bardzo często robię tak, że nagrywam jakieś sceny i w trakcie opowiadam to, czego się dowiedziałam, dlatego że wiadomo, że w czasie podróży dowiadujemy się dużo więcej i później to gdzieś tam umyka i mam dużo takich nagrań, czasem to nie jest dobrej jakości, więc muszę potem nagrywać jeszcze raz, ale bardzo często mam już gotowy taki materiał z tą wypowiedzią i tutaj chciałam jeszcze pokazać właśnie, jak to wyglądało z takiej strony technicznej tak naprawdę, to była cała przygotowana instrukcja dla dzieci z hodowla soli, potem obserwacje, które ilustrowały i opisywały wnioski, więc taka krótka wyprawa do Saliny akurat w Portugalii, w Chorwacji też, jeśli ktoś będzie w Chorwacji, na granicy Chorwacji i Słowenii też jest wspaniała, warto tam zajrzeć, to jeśli ktoś będzie w takim miejscu, to naprawdę warto to wykorzystać do super lekcji przyrody, matematyki też tak naprawdę później, bo można sprawdzać, ile czasu coś trwało. I zachęcam nawet właśnie do takich prostych filmów i jednym ze sposobów, tutaj poza tym, że mówiłam, że można po prostu nagrywać, to jest to, żeby jeśli jesteśmy w miarę cichym miejscu, to żeby od razu mówić to, co tam widzimy, to tylko wyraźnie, głośno i powoli, bo ten dźwięk, żeby potem dotarł do dzieci. A jeśli będziemy chcieli ten dźwięk wykasować, to można to w telefonie bardzo prosto zrobić. Teraz kolejne miejsce jeszcze. Chciałam pokazać, że właśnie tu też będzie troszkę inaczej, ponieważ na filmie to ja będę też tutaj już opowiadała. Natomiast to, co Państwo widzicie, to jest Luksemburg właśnie. W Luksemburgu jest takie wspaniałe miejsce, które nazywa się Luksemburska Szwajcaria. To są lasy Mulental. I w tych lasach są nie tylko lasy, ale właśnie takie skały, wąwozy, jaskinie, przepiękne. Naprawdę trochę jak błędne skały chyba w Polsce i to jest jedno z takich miejsc tutaj w Luksemburgu, w które też warto się wybrać. I w czasie takich jednej z takich wypraw przyszedł mi do głowy taki pomysł, żeby zrobić odcinek las. Bardzo prosta sprawa, myślę, że wszyscy się takim tematem zajmują z uczniami, ponieważ przerabiamy warstwy lasu. I ja wpadłam na pomysł, że skoro chodzę po tych lasach, które zresztą są bardzo piękne, to może czas, żeby uczniom, poza tym, że omawiamy to w książce, to po prostu poza tym, że wiadomo, że trzeba pójść do lasu i chodzimy do lasu, jeśli się da, natomiast może też im pokazać taki materiał utrwalający lub wprowadzający na filmie. I tutaj już zobaczycie Państwo, że rzeczywiście to już jest tak nagrywane, że ja jestem i pokazuję, no ale myślę, że można by to zrobić też w taki sposób, jeżeli samemu jesteśmy, można powiedzieć, a jestem teraz w lesie koło mojego domu na przykład i przyjrzyjmy się warstwom lasu. Zacieśniają ziemię i dzięki niej mogą rosnąć kolejne rośliny. Troszeczkę wyżej, ale też jeszcze bardzo nisko. Czasem, kiedy mówię moim uczniom, po czym poznać kolejną warstwę, to mówię, że no nie sięga ona zwykle wyżej niż do ich kolan. Ta kolejna warstwa, czyli druga warstwa lasu, to runo. Runo leśne, podobnie jak ściółka, jest jeszcze bardzo nisko. A znajdują się w nim niewielkie rośliny, tutaj widzicie dużo bluszczu, mech, grzyby i młode pędy drzew. No, tak jak mówiłam, to będą króciutkie filmiki. Mam nadzieję, że Państwo macie okazję je zobaczyć.
I bardzo ciekawe jest to, że moi uczniowie chcieli, ten film akurat oglądaliśmy kilka razy w czasie lekcji, tak? A może pani włączyć jeszcze raz, my zobaczymy, zapiszemy, robiliśmy tutaj taką bardzo ciekawą pracę, bo to było to są młodsi uczniowie na razie z klas 1-3, natomiast robiliśmy też taką ciekawą pracę, że oni rysowali te warstwy lasu, rozcinali kartkę, potem pod spodem pisali, co to za warstwa lasu, też piętra ewentualnie lasu, zależy jak to nazwiemy, i opisywali, co tam jest. I myślę, że też takim ciekawym zabiegiem, jeśli ktoś z Państwa zdecyduje się na nagrywanie takiego filmu, jest zwracanie się właśnie do tych uczniów. A zobaczcie, albo tutaj niedaleko mnie, kiedy przyjrzymy się, to są takie fajne sformułowania, że kiedy puścicie im i rzeczywiście ten dźwięk będzie się nadawał, to oni już wiedzą, że to było zrobione dla nich. I to też ma znaczenie. A teraz była przyroda, troszkę matematyki, teraz trochę sztuki, ponieważ bardzo kocham Claude'a Monet, to udało mi się w tym roku trafić w miejsce, które jest we Francji, i jechaliśmy tam zupełnie przypadkowo trafiliśmy tam na Claude'a Monet. Ja aż tak jego historią się nie zajmowałam, ponieważ wiem, że on naprawdę zwiedził wiele miejsc i w wielu miejscach bywał, szczególnie we Francji. Pojechaliśmy na północ Francji, gdzie są falezy. Falezy to są te takie wapienne skały, bardzo wysokie, kilkudziesięciometrowe, i odcinek w założeniu, który tam nagrywałam, miał być właśnie o falezach. Co to są falezy, jak wygląda brzeg morski. Natomiast okazało się też, że w Etretat, miasteczku, do którego trafiliśmy, z którego wypływaliśmy kajakami w morze, okazało się, że tam właśnie bywał Claude Monet i namalował dokładnie tam, gdzie byliśmy, kilka bardzo znanych, na pewno wszystkim, którzy jakkolwiek znają jego sztukę, obrazów. I teraz chciałam właśnie Państwu włączyć kawałeczek tego filmu, w którym jest pokazane to prawdziwe miejsce i te obrazy. I oczywiście to, gdzie ja byłam, rzeczywiście jest dosyć daleko, to jest we Francji, więc nie każdy ma okazję. Natomiast jestem przekonana, że część miejsc polskich też może być związana z artystami. Być może da się znaleźć nawet gdzieś niedaleko Państwa takie miejsce i nagrać ten film, a potem pokazać uczniom obraz. I to jest dla nich, jestem przekonana, że zupełnie inaczej odbiera się taką pracę na sztuce niż po prostu omawianie obrazów. I teraz odnajdę tylko ten fragment filmu, obejrzymy kawałeczek, 4:51, przepraszam, że to tak, ale staram się, bo nie chcę puszczać całego. I teraz proszę, żebyście Państwo popatrzyli na to, jak rzeczywiście pracował Monet, a potem jeszcze pokażemy akurat coś innego z jego twórczością robiliśmy, związanego, to też taki gotowy pomysł będzie, ale na piękne miejsce, proszę spojrzeć. Jednym z najbardziej znanych miasteczek, które właśnie odwiedziliśmy, jest Etretat. Miasto to, właściwie z tego czasu wieś, przyciągała wielu artystów. Jednym z nich był na pewno bardzo dobrze Wam znany Claude Monet. Siadał o różnych porach dnia i malował. A co udało mu się stworzyć? Tylko spójrzcie. I tak, wracamy do tego Claude'a Monet. I zobaczcie Państwo tutaj przy okazji nagrywania tak naprawdę takiego odcinka o wybrzeżu, o morzu, trafiliśmy na miejsce związane z twórczością Monet. I to jest chyba najpiękniejsze w tych wszystkich podróżach, że jeśli tylko człowiek się trochę rozejrzy w trakcie każdej wycieczki, to okazuje się, że można tam znaleźć jakiś temat do lekcji. Tak? Tutaj tak naprawdę kilka tych tematów można by znaleźć. I to są obrazy, które myślę, że wiele osób zna, i nagle się okazuje, że jestem w tym miejscu, tak? I widzę dokładnie to, co on widział, siadał w tym miejscu, w którym ja teraz stoję, i mogę nagrać taki krótki filmik. Myślę, że warto z takiej okazji korzystać, żeby to później pokazywać dzieciom, bo to, no, to jest niezastąpiony materiał, tak? I nawet najprostsze właśnie rzeczy. Tutaj macie Państwo akurat oczko takie z nenufarami, i to jest jeszcze jeden z celów podróży, którego mi brakuje, ale rzeczywiście takie duże, każde z dzieciaków robiło nenufary według własnego pomysłu. I to też
to było związane z Claude'em Monet, jeszcze z czytaniem książki o jego twórczości, jako lektury takiej, ale ten film też tutaj się przydał, też posłużył jako taki materiał, że opowiadający o impresjonizmie tak naprawdę, więc tutaj okazało się, że też mamy taką przygodę ze sztuką. I na koniec, to już myślę, że będzie udało mi się na wszystko, i na koniec chciałam Państwu pokazać jeszcze jedno z miejsc, które wszystkim jest bardzo dobrze znane, to Barcelona. I znowu chciałam pokazać połączenie tym razem sztuki i matematyki jako takiej inspiracji. I ciekawa jestem, czy przychodzi Państwu jakieś miejsce do głowy, w którym w Polsce można by coś takiego zrobić, akurat tę część matematyki i sztuki wykorzystać, połączyć. Jeśli tak, to byłoby miło, gdyby ktoś mi tutaj napisał komentarz, ale o co chodzi, zaraz zrozumiecie, kiedy zobaczycie film. I teraz tak, wracam do tego, włączam tutaj ostatni fragment filmu. Uwaga, ustawiamy i teraz będzie to twórczość Gaudiego, który tutaj jest jego kamienica, w której ja byłam, tak, którą on zaprojektował. Natomiast Gaudi miał dosyć, proszę Państwa, przykre dzieciństwo, ponieważ on prawie całe swoje dzieciństwo spędził zamknięty w domu ze względu na chorobę, dużą część tego dzieciństwa. Mówi się właśnie, że dzięki temu ta wyobraźnia niesamowita się rozwinęła i miał upodobanie do pewnej formy, którą będzie tutaj teraz widać bardzo wyraźnie. Proszę popatrzeć. Ruszamy teraz do Parku Güell. Zaprojektował go bohater dzisiejszego odcinka, Antonio Gaudi. Może kojarzyć się Wam z mozaikami. A czym są mozaiki? Są to dekoracje wykonane z małych fragmentów szkła, kamyczków lub ceramiki przyklejonymi do podłoża. Barcelona pełna jest mozaiki. Widać też, że Antonio Gaudi bardzo ją cenił. W parku można usiąść na najdłuższej ławce świata. Ma długość 110 metrów, a jej budowa sprawia, że idealnie dopasowuje się do pleców. Z ławki widać całą Barcelonę. Dobrze, i teraz, wracam tutaj, tak, wracam. I proszę Państwa, my właśnie na podstawie tego spotkania mojego w trakcie podróży do Barcelony zajęliśmy się matematyką i dokładnie mozaiką, ponieważ mozaika przybiera formy geometryczne, uporządkowane też bardzo często, może też być taki rodzaj mozaiki, taki można powiedzieć matematycznej, w przyrodzie często spotykane. I zajęliśmy się nią w taki sposób właśnie matematyczny trochę, ale potem też artystyczny i stworzyliśmy taką najdłuższą ławkę świata własną. Ją tutaj widać w rogu na tym jednym zdjęciu, mniej więcej ona była tak przyklejona na korytarzu, dosyć długa, każdy robił jeden fragment, inspirując się działaniem właśnie Gaudiego. I takich filmów na przykład o Barcelonie, ja mam świadomość, że jest mnóstwo w internecie i nie musiałabym nic robić, żeby dzieciakom to pokazać, ale też kiedy ten film jest nagrany przeze mnie, są te elementy, które dla mnie są też istotne jako nauczyciela, tak jak u Państwa, to Wy wybierzecie to, co dla Was jest ważne i pokażecie dzieciom, wtedy na pewno to, co jest ważne, co się łączy dla Was z czymś istotnym i myślę, że dzieci to poczują i zobaczą i właśnie nagranie nawet takich najprostszych, to co widzieliście też nie było tutaj niczym takim specjalnym, a myślę, że każde dziecko chętnie zobaczy taki Państwa prosty filmik. I to na razie ja zachęcam do tego, żeby zajrzeć na mój kanał, zostawić oczywiście subskrypcję, bo to jest bardzo ważne, bo dla każdego, kto tworzy filmy na YouTubie, ja te filmy będę rozwijała, będę tworzyła je dla Państwa, będzie mi miło, jeśli zajrzycie na kanał Nauka w Plecaku. Natomiast też właśnie zachęcam do tego, żeby tworzyć swoje drobne rzeczy. Nie chodzi o to, żeby je od razu publikować, żeby je gdzieś wstawiać, tylko żeby właśnie skorzystać z nich na swoich lekcjach. Mam nadzieję, że było widać dzisiaj, że można na wiele sposobów skorzystać z tych materiałów, które gromadzimy sami, zarówno na przyrodzie, na geografii, na historii, tam też na języku polskim, matematyce. Naprawdę do każdego takiego tematu można podejść na wiele różnych sposobów. No, dużo lepiej pracuje się z takim materiałem, który nauczycielowi jest bliski i przyjemny. Tak przynajmniej ja to odbieram. I teraz chciałam zapytać Sylwestra, czy jest tutaj, ponieważ z mojej strony dzisiaj, proszę Państwa, jesteś, dobrze. Jestem już dołączony. Sięgam za mój komputer. Chciałam wznieść jeszcze raz, skoro już skończyłam i mam nadzieję, że jest w porządku. Chciałam wznieść zdrowie wielkiego szczęścia, to, z całego zdrowia.
Znaczy, podobno wodą się tastów nie wznosi, no. Więc może ja później... Powiedzmy, że moja woda się przemieniła, także... tak, tutaj także... Nie, bo tu, może bez takich, bo tu już mieliśmy ostatnio w mediach, że tam porównania różne biblijne i tak dalej, tak więc unikajmy. Sabina nie jest w Polsce, tak więc nie wszystko, nie? Natomiast to no może jestem później... W którym jest bardzo dużo kościołów, naprawdę jedna z większych tak. ilości i wypijanego wina i kościołów, także tutaj wszystko się ze sobą łączy. To może ten teraz później. Natomiast słuchajcie. Dokładnie. Zanim stawię certyfikat, jeszcze chciałem taką uwagę skupić na nas, bo ja też chcę poprzeć Sabinę i zachęcić was do tego, żebyście nagrali takie filmiki, ale co więcej, żebyście podzielili się tymi filmikami. Chociażby u nas na grupie zainspirowanych, chętnie jest Sabiną obejrzymy, a być może kogoś nagrodzimy jakąś paczką gadżetów, na przykład taki filmik. Ktoś tam się poszpera. Ja się wybieram na przykład, słuchajcie, do Szczecina i tam będę szperał po nowej siedzibie mentora, co tam w ogóle podobno w Szczecinie można gdzieś tam pływać kajakami w jakiś ja jestem tym zainteresowana. Można pływać. Tak, tu mamy takiego od kajaków, mamy takiego kolegę Krzysztofa Jaworskiego, którego pozdrawiamy i on tam jest obeznany w tych kajakach i pływaniu. Natomiast słuchajcie, warto nagrywać filmiki, warto je wykorzystywać i nie tylko filmiki, bo nie każdy może na przykład lubić wideo, czy chociażby mieć czas czy predyspozycje do montowania tego wideo, natomiast mogą być to zdjęcia. Tak, mogą być zdjęcia, ale tak jak mówiłam, proszę się w ogóle montowaniem na początek nie zajmować, ponieważ obecny sprzęt, komórki naprawdę nie dość, że pozwalają trochę uciąć, to naprawdę wystarczy najprostszy film bez żadnego dodatkowego montowania i to też jest bardzo duża wartość w takich materiałach dla dzieci. I jeszcze korzystając z kromą głos, chciałam tutaj już podziękować paniom za przyjemne komentarze, bardzo mi jest miło, że się podobało. Może nawet zrobimy taki webinar z pokazaniem kilku prostych aplikacji do montowania. Ja też pamiętam, zaczynałem od takich prostszych aplikacji, teraz pracuję na troszeczkę bardziej zaawansowanych, ale to dlatego Sabina wie, że ja też troszeczkę filmów sobie prywatnie robię. Ja znaczy robiłem filmy od zawsze i to były zawsze filmy z zielonych szkół, które na przykład u mnie w szkole były o tyle fajne, że dzieciaki, które nie wiedziały, jak wygląda zielona szkoła, czy czego mogą się spodziewać po zielonej szkole, co zobaczą, mogły zobaczyć roczniki wcześniejsze. To wszystko było przed wprowadzeniem RODO, ja tak zadam, kiedy można było. No właśnie, dokładnie to też robiłam. I takie filmiki sobie wrzucać i naprawdę te filmiki miały tysiące odsłon, bo po pierwsze dzieciaki chętnie wracały, nawet kończąc podstawówkę, wracaliśmy do tego pierwszego wyjazdu w czwartej klasie, oglądaliśmy sobie pod koniec, czy właśnie kolejne pokolenia oglądały miejsca i to, jak te zielone szkoły wyglądały. Prywatnie, słuchajcie, montuję sobie filmiki. Wcześniej montowałem przy użyciu kamerek sportowych, natomiast od jakiegoś czasu zainteresowałem się dronami, więc latam sobie dronem w różnych miejscach, w których z reguły ludzie się nie pojawiają. Czyli szukam na przykład meandry rzeki, w mojej okolicy to jest rzeka kamienna, które potrafią przypominać na przykład puszcze w Amazonii, bo są takie u nas, niektórzy widzieli. Czy na przykład to, o czym rozmawialiśmy dzisiaj z Sabinką, słuchajcie, pojechałem do opuszczonej kopalni gliny, którą także filmowałem, bo bardzo często jest tak, że w naszej okolicy jest dużo fascynujących których nasi uczniowie nie mają pojęcia. To prawda, czasami takie, że nawet nasi bliscy nie mają pojęcia, że takie miejsce jest, można znaleźć takie miejsce, czy chociażby gdzieś pośrodku lasu, czy różne takie przyrodnicze ciekawostki, tak, i ciekawe miejsca. Warto tu, wierzcie, warto to nagrywać. Później może się przydać chociażby właśnie na lekcjach. I teraz uwaga, ja jestem anglistą, więc ja takie rzeczy wykorzystuję na przykład na lekcjach wychowawczych, kiedy mamy tematy regionalne, tak, i związane z naszą ojczyzną. Tak, dokładnie. Gosia, dziękuję. Kamienna to bardzo ciekawa rzeka. Dokładnie. Ja tu się pochwalę, ponieważ Kamienna była domem dawno, dawno temu dla ludzi pierwotnych. Tak więc mamy jakby pozostałości po pierwszych osadnikach, ale podobno nawet dinozaury tam były. To chyba tak, ja się tam wybiorę niedługo. Zapraszam, oprowadzę cię po wszystkim. No, wszak niedaleko Góry Świętokrzyskie, chyba najstarsze góry. Tak, w Polsce, chyba tak.
O ile w ogóle, tak, dokładnie. Także naprawdę warto się tym zająć. Inną sprawą jest rzeczywiście to, co ty powiedziałeś gdzieś tam, ale w ogóle nagrywanie filmów z dziećmi i praca z dziećmi też w ogóle na lekcjach też tego dosyć dużo robię, ale to już jest zupełnie inny temat, rzeka na wiele różnych spotkań. Ja ukradkiem wpuściłem na zarówno na Facebooka, jak i na tym na czacie tutaj certyfikat. Tak więc poproszę o dostęp. Zaraz słuchajcie, zerknę, bo być może tam coś tam się zadziało. A będzie jeszcze to raz. Zawsze Google płata. Nie, zawsze można go pobrać. Czasami jest tak, że chcąc edytować, to może nie zezwolić, ale ja zaraz zmienię. Na dostęp. O, zawsze wiecie, jak. Na dostęp. Ja tu jestem. Znaczy, ja tu nie biorę. Dostęp jest zawsze do pobrania, a czasami po prostu trzeba by, ale nie. Aha, poczekajcie, już momencik, zmieniam, a jest. Dobra, teraz powinno działać. Google lubi sobie. Działa. Pani Renata pisze, że działa. Super. Działa, to super. Cieszymy się. Świetnie. Dokładnie. Dobra, tak więc my wam bardzo dziękujemy i tym oto, to Astyn, Sowinka, za nas dosyć, nie tylko za ja już jak z ekranu, z wizji zajdę. Księcia Wielkiego Księstwa, tak więc świętujemy ostatni odcinek trzeciego sezonu. Wrócimy z czwartym sezonem, od września będzie sporo nowych inspiracji edukacyjnych, będą też zmiany, takie planowane, to ja powiem, ale też spotkamy się już na takich luźnych gadkach, wakacje, zobaczymy, co tam was słychać. I może właśnie takie tematy około wakacyjne, tak? Czyli zapytamy, czy na przykład nagraliście jakieś filmiki, co ciekawego wykorzystaliście, jakich aplikacji używacie w trakcie wakacji. Tak. To będą dość ciekawe wakacje, bo troszeczkę inne niż zwykle. Dużo się będzie, ale myślę, że przez to zdalne nauczanie jakieś ośmielenie mogło nastąpić, bo nawet u osób, które wcześniej się nie podejrzewały o to, że będą mogły, także ja tego też życzę, bo to nie jest, nikt też nie mówi, żeby od razu robić nie wiadomo co, ale naprawdę proste próby podejmować, tak jak zawsze mówię, nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku, także póki nie spróbujemy czegokolwiek, to nic się nie wydarzy. A mamy świetne czasy, bo smartfon tak naprawdę w kieszeni zastępuje nam wszystko. Ja tylko dodam, bo w końcu tego nie powiedziałem, niebawem na grupie udostępnimy artykuł innego naszego eksperta, Dariusza Nowaka, który jest fotografem. Oprócz tego, że jest nauczycielem, to jest fotografem, zawodowcem i Dariusz napisał taki artykuł krótki o tym, jak wykorzystać to potężne narzędzie w kieszeni, czyli nasz smartfon do robienia lepszych zdjęć, tak więc będzie też nieudostępniony, bo wiadomo, są fani i filmów, i zdjęć. Ja chyba wolę zdjęcia. Ale obie te rzeczy można wykorzystywać trochę inaczej, tak pewnie. Naprawdę. Jedno z drugim się uzupełnia. Można łączyć. I łączyć jak najbardziej. Tutaj też to było, to czasem są też zdjęcia, które się poruszają trochę. Wychodzi oczywiście, oczywiście, że tak. A ja przy okazji jeszcze testuję nową aplikację na telefon do robienia zdjęć w 3D, tak więc żeby można było sobie szybko podejrzeć. To już w ogóle. Co się teraz dzieje na świecie? Zobaczy, tak. 3D Pro, słuchajcie, zwykły smartfon, aplikacja 3D Pro i robi filmiki, kręci i później można w takie okulary, cardboxy VR-owe założyć. Bo nie wiem, czy używaliście, nosiny ekspert, Łukasz Gierek, ekspert tak naprawdę od VR-ów. VR-y cieszą się dość dużą popularnością, szczególnie na akcjach typu na przykład otwarta szkoła i tak dalej. I tak się zastanawiam, jeżeli to wszystko da się tak zrobić, to ja tak używam, żeby gdzieś mi zobaczyć dalekie miejsce, żeby mogli pochodzić i się porozglądać właśnie. No właśnie, na przykład taka wycieczka po szkole podstawowej numer 1 w Skarżysku. Tak, dokładnie. Na przykład. Tak więc słuchajcie, dziękuję wam bardzo. Mamy nadzieję, dostęp do edycji za chwilę zrobię, dobra? Żeby było wpisać szybciutko, zmieniłem tylko dostęp, tak więc Agnieszka, daj mi 5 minutek, my już tu zakończymy i będzie zrobione. Tak więc dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Sabina, dziękuję za gościnę. Ja dziękuję za zaproszenie. Zapraszam częściej i do zobaczenia. Widzimy się miłego wreszcie, wieczoru. Pamiętajcie, że tak, można nas łapać, szczególnie mnie, na grupie Zainspirowani, tam bywam. I w razie pytań czy czegokolwiek chętnie pomożemy. Miłego wieczoru jeszcze raz.